To trudna karta naszej historii i musimy ją dobrze odczytać, zgodnie z Ewangelią naszego Pana. Mamy jednak nasze narodowe i religijne doświadczenie w tym względzie. W takich trudnych chwilach ojcowie nasi uczyli nas przychodzić do Matki Bożej, Matki Bolesnej. Ona stała pod krzyżem swojego umierającego syna, a potem martwego, złożonego w jej ramionach. Wiele naszych pokoleń uczyło się właśnie od niej, jak czerpać siłę z tak trudnych i bolesnych doświadczeń. Stąd bardzo słusznym było umieszczenie tutaj właśnie piecy, by upamiętnić ofiarę naszych braci. Po raz kolejny przekonujemy się, że ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością dla ocalenia, której nieraz potrzeba ofiary życia, ale przede wszystkim ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków miłości. Niech to miejsce, gdzie została umieszczona ta pieta, stanie się kolejnym znakiem przywołującym obecność tych naszych wspaniałych braci i sióstr, których ofiara umocniła fundamenty naszej ojczyzny. Prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Jesteś od rodziny pana posła Wiesława Wody. Bardzo prosimy serdecznie państwa. Właściwie to się jakby nie wytrzymała, ale prosimy serdecznie o tablicę instrukcyjną. I wiecie, to będzie nie odkręcia, to pani bardzo proszę. Módlmy się, Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech, bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Boże, coś polskie.